Wiesław Szczepański, kandydat do Parlamentu Europejskiego, w czwartek 22 maja budził mieszkańców kawą, a przy tej okazji przekonując do tego, by Polacy w niedzielę jak najliczniej uczestniczyli w wyborach. Wiesław Szczepański i osoby zaangażowane w jego kampanię wyborczą pojawili się tuż przed godziną 8 rano przy leszczyńskim Deptaku, przy ulicy Słowiańskiej. Kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej do Parlamentu Europejskiego częstował przechodniów świeżo zaparzoną kawą. Przy tej okazji Wiesław Szczepański krótko podsumował kampanię wyborczą. Kampania była rzeczywiście spokojna tutaj, jeśli chodzi o Wielkopolskę. No, za wyjątkiem jednego przypadku, kiedy Platforma zakleiła mój plakat i to dzisiaj wisi pod banerem. Jakoś pan Piwoński nie reaguje na tą sytuację. Na Facebooku napisałem delikatnie, myślałem, że koledzy chociaż go przewieszą, zostawili go na duży może więcej. Ale myślę, że tak, ta kampania przebiega spokojnie, bardziej w układzie plakatowo, ewentualnie chodzenia po ulicach, rozmawiania. To jest jednak kampania, która jest inna niż kampania do parlamentu czy kampania samorządowa. Tutaj okręgiem wyborczym jest cała Wielkopolska. Wiesław Szczepański przekonywał tych, z którymi się spotykał, nie tylko do głosowania na swoją osobę i Sojusz Lewicy Demokratycznej, ale także do tego, by Polacy nie rezygnowali z udziału w niedzielnym głosowaniu. W niektórych miejscowościach ludzie w ogóle nie wiedzą, że są wybory. Ponadto układ związany z głosowaniem. Ludzie mówią, że z tego wiem, to nic nie zmieni, nie pójdę głosować. Chcemy ich przekonać do tego, aby jednak tego 25, jak to mówią, wstali i poszli do wyborów do Europarlamentu. Dodajmy, że czwartkowe wydarzenie było elementem ogólnopolskiej akcji, a jednocześnie ostatnim akcentem leszczyńskiej kampanii wyborczej.